Przeprowadziłem się do Łodzi. W sensie nie ja, tylko Natalka. Na dodatek poznałem swojego widza, który ogląda mnie od 4 lat. I pomogłem Natalii uporządkować rzeczy w mieszkaniu. Ale zacznijmy od samego początku. No dzień dobry. Ten odcinek to będzie vlog, w którym to wraz z Natalcią jedziemy dzisiaj do Łodzi, gdyż Natalcia się tam przeprowadza na czas studiów, bo właśnie tam będzie mieszkała ze swoją koleżanką. Dzisiaj jadę jej pomóc przewieźć wszystkie rzeczy, ogarnąć jak to wygląda, bo pomimo tego, że jestem z województwa łódzkiego, to nie mieszkam w Łodzi, nigdy raczej tam nie byłem. Także dzisiaj będzie pierwsza taka okazja, żeby tam jechać. I tak prawdopodobnie Natalcię będę co jakiś czas odwiedzał, co 2 tygodnie na przykład. Dzisiaj, czyli w sobotę, wyjeżdżamy gdzieś około godziny 16. Jeszcze przed tym musimy spakować wszystkie rzeczy do auta i będę wracał prawdopodobnie jutro bądź w poniedziałek. A teraz wam pokażę, co tutaj spakowałem ze sobą na te 2 dni. Nie pakowałem generalnie dużo rzeczy, więc mamy tutaj statyw, tutaj będzie aparat. Z tej kamerki odpalimy streama z Łodzi pierwszego, jeśli się wszystko uda. Tą kamerkę mam już ze sobą 3 lata. I mam tu swój plecak szkolny, w którym też spakowałem kilka rzeczy. W środku mam jakieś 2 pary bokserek, tutaj mam jakieś dresiki, ręcznik i jeszcze nawet mam matematykę i polski. Bo muszę odrobić pracę domową, a nie chce mi się tutaj odrabiać, więc odrobię tam w Łodzi, jak już będę na miejscu. Także tak wygląda cały mój zestaw, myślę, że wszystko wziąłem. Chociaż może się okazać, że jak wyjedziemy, to czegoś zapomniałem, bo zazwyczaj tak jest. Ponadto chciałem wziąć tam aparat, ale stwierdziłem, że jadę tam pierwszy raz, trzeba się ogarnąć, zobaczyć jak to wygląda i wziąłem po prostu kamerkę. Także wstępnie jestem spakowany do Natalci, mam nadzieję, że niczego nie zapomnę, tak jak już wspominałem. Więc tak naprawdę widzimy się już u Natalci, jak będę u niej w domu. Tutaj widzicie, że było naprawdę dużo tych rzeczy i moje auto było całe wręcz załadowane, ale jakoś udało nam się wszystko spakować i dojechaliśmy do Łodzi. Proszę państwa, dojechaliśmy do nowego mieszkania Natalci. Nie nagrywałem dla was drogi, dlatego że był trochę korek i też wiecie, jechałem za twoim ojczymem, Natalka. No, jechałem za ojczymem Natalci, żeby nie zgubić drogi, więc nie miałem jak dla was tutaj nagrywać, ale przedstawię wam, jak wygląda jej całe mieszkanie. Natalcia będzie mieszkała z Amelką, jej przyjaciółką. Przywitaj się, Natalcia. Cześć. No jest mały ten pokój, ile on ma? 12,5 metra kwadratowego, a... No i słuchaj, jak weźmiesz te wszystkie rzeczy poukładasz, to nawet ma miejsce na ćwiczenia, zaprezentuj. Z tego miejsca, gdzie ja stoję. Jest jeszcze trochę taki bałagan, bo musimy wszystko uporządkować. Natalcia przywiozła swój komputer, jest jej monitor, nawet wzięła sobie packę na muchy. Miałam 3 w pokoju, to oczywiście zawzięłam. Mieliśmy też problem z kablem od internetu. Jest tutaj jego duża część. Tu mamy piękną szafę. Co tu są? Jeszcze bagaże, z których będziemy musieli rozpakować rzeczy. Tu idzie piękny internet nasz. Teraz pokażę wam, jak wygląda łazienka. Tu mamy kibelek, tu jest prysznic, tu jest pralka. Tu jestem ja, moi drodzy, siemanko. Zgasimy światło, bo trzeba prąd oszczędzać. No tutaj są drzwi wyjściowe. Teraz wam pokażę kuchnię. Tak się prezentuje kuchnia, mebelki, okienko. Jest ona mała, aczkolwiek no na 2 osoby to tak na styk myślę. Zlewik, jest piekarnik. Nie ma zmywarki, nie? Jest zmywarka? Aha, to jest zmywarka tutaj. I na dworze słychać wrony. A tu jest moja półka. I co w niej masz? Wszystko. Tak wygląda półka Natalci, a tak wygląda półka Amelki. To jest lodówka tu. O, i tutaj macie lodówkę. To jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Nie nadążyłem z kamerą, jak pokazywałaś, ale tak wygląda lodówka. I tutaj przechodzimy dalej, jest pokój Amelki, ona ma troszeczkę... Sorry, Amelka, ale... Co sorry? Aha, było, że bałagan. To zniknie. Tak, to zniknie. Jutro to myślisz do auta. Okej, okay, tutaj mamy pokój Amelki. No jest on trochę większy, tutaj są rzeczy Amelki, nie będziemy tutaj zaglądać. Ten bałagan się posprząta jutro. Amelki łóżko. Co tu jeszcze mamy? Wiadomo, jakaś półka, telewizorek. Musimy jeszcze, moi drodzy, złożyć tą półkę. To jest półka na zabawki dla dzieci. Półka dla zabawki dla dzieci. I będzie stała tam. Także musimy ją teraz złożyć. To ja jeszcze na szybko dla was tutaj powrzucam te przybitki. Tak w ekspresowym tempie, bo już powiedziałem mniej więcej, co tu się znajduje. No nie jest to duży generalnie pokój czy mieszkanko. 38 metrów. Tak, 38 metrów kwadratowych, no ale tak dla Natalci to na start wystarczy, nie? Także my będziemy ogarniać kompa, składać tą półkę i jeszcze, widzowie, mamy żabkę. Jutro dla was nagrywam 24H i jem tylko jedzenie z żabki. Czym się chciałaś pochwalić? To są tylko kosmetyki do włosów. Tyle rzeczy aż? Do włosów. Ale po co ci aż tyle? To chyba na cały rok ci ja starczy. Ja nie wiedziałam, że ja mam tyle. Ja zakupywałam szampony jak głupia, a tu jest jeden, drugi, ale to trzeci, chyba na cały rok ci starczy. Czwarty. Wydaje mi się na duże.
I w ten sposób prezentuje się wstępnie Natalci pokój, czy tam mieszkanko, jak zwał, tak zwał. No, Natalcia się cieszy, też się cieszę, chociaż teraz będziemy mieli do siebie 100 km, a normalnie mieliśmy do siebie dwa domy. 4 lata była bajka, teraz będzie trochę trudniejsza bajka, ale to nic. Natalcia teraz sprząta, ja jej pomogę coś tutaj złożyć. Małe łóżko, ale twój tata podobno załatwi większe. Bo tutaj naprawdę jest małe łóżko, to jest na jedną osobę. I widzimy się prawdopodobnie na streamie z nowego mieszkania Natalci. I możecie w sumie w komentarzu napisać, czy wam się podoba. Natalcia za 120 zł kupiła sobie taki regał, półkę na zabawki dziecięcą. I jest to trochę tandetne, ale szczerze wam powiem, spełni to swoje oczekiwanie. Już wam pokazuję tutaj, jak to wygląda. Niby tandeta, a zobacz jakie fajne, nie? Moi drodzy, udało się podpiąć komputer, działa, nawet internet tutaj jakiś jest. Tak, jeszcze będę musiał kable przełożyć, ale powiem wam, że naprawdę tu jest jakiś internet w takim bloku. Jestem pod wrażeniem. Da się tutaj nawet streamu odpalić, bo mamy 20 uploadu. Natalcia jeszcze musi uporządkować rzeczy, ma tutaj dwie walizki. Może zamówimy sobie McDonalda, a ja ogarniam właśnie wszystko do streama i jeszcze tutaj wszystko porządkujemy. Jest godzina 20:30. Przyjechaliśmy tutaj o 17:00. Musieliśmy windą wjeżdżać i zjeżdżać na dół po rzeczy. Trochę było roboty, ale poradziliśmy sobie, także myślę, że wszystko wyszło spoko. I myślę, że jeszcze sobie zamówimy tutaj McDonalda, o ile w ogóle jest opcja dostawy, ale wydaje mi się, że powinna być. No i tak naprawdę z tego vloga to raczej wszystko. Może jeszcze tutaj coś do was dogram. A i z tego co zapomniałem, to zapomniałem chyba swojej ładowarki z domu. Także wiedziałem, że na pewno czegoś zapomnę. Proszę państwa, pierwszy raz w życiu zamawiałem coś z Glovo. Widzowie podali mi tutaj kod na 15 zł taniej, więc zamówiłem sobie McDonalda. Wiem, że mam dietę, wiem, że nie powinienem tego jeść, ale zrobiłem wyjątek, dlatego że dzisiaj Natalci tutaj pomogłem. Odpaliłem jeszcze na dodatek streama i widzowie tutaj was pozdrawiają na czacie. Macie pozdrowienia od na przykład Josalixa, Marolka, Lucera. No tutaj cały czat zawala, nie wiem czy to będzie widać. Zamówiliśmy sobie Big Maca, zamówiliśmy sobie frytki i w sumie nie wyszło drogo, bo wyszło 40 chyba 1 zł. Pokaż jak się cieszysz. No, jest zadowolona. Cały czat tutaj was pozdrawia. Ja idę szamać. No na dzisiaj to chyba wszystko w tym odcinku, bo więcej nic nie zrobimy. Natalcia już tu wszystko poukładała, posprzątała, a ja tutaj od godziny, że tak powiem, robię streama. No dzień dobry. Proszę państwa, mamy dzień kolejny. Jest dzisiaj niedziela. Dogrywam to do filmu właśnie z tego vloga. Wstałem, jest godzina 7:40. Obudziłem się wcześniej. Przychodzi dzisiaj do nas Amelka, czyli najlepsza psia psiułka Natalci, w sensie z którą tutaj będzie razem mieszkała. Natalcia, jak widzicie, jeszcze smacznie sobie śpi. Wczoraj miałem tutaj live'a, internet nawet jest spoko, jestem nawet pod wrażeniem, że jest tutaj internet. Natalcia wszystko tutaj poukładała, jeszcze są kartony, które trzeba będzie później wynieść. Jeszcze Natalcia się nie rozpoznała w terenie, gdzie są na przykład jakieś kosze do wyrzucania śmieci. Generalnie poszliśmy spać chyba około 1:15, jeszcze nie mogliśmy zasnąć, bo mi się włączył jakiś dziwny tryb w głowie. Ciągle się śmiałem z czegoś. Spałem na początku z tej strony, tutaj od krawędzi, a później poszedłem tam od ściany. Taki mamy generalnie widok z okna u Natalci. Jest to takie mieszkanie w bloku, naprzeciwko jest blok. No i tutaj nie. Są jakieś auta i obok mamy tutaj park. Nawet Natalcia sobie kwiatka przywiozła. Przywiozła nawet swojego Xboxa i telewizor, który nawet jest spory. I mamy tutaj taką komodę, w której są jakby cztery takie przedziały. Tu mamy szafę, w której znajdują się Natalci buty, ubrania, walizki, bluzy i tego typu rzeczy. O, i tą półkę, którą wczoraj składaliśmy, tak wygląda, więc całkiem spoko nam wyszła. Także w tym odcinku to chyba na tyle. Natalka teraz poszła się ogarniać do łazienki. Ja tym samym kończę. Mam nadzieję, że taki fajny, krótki vlog wam się podobał. Z przeprowadzki Natalci. Bo tak naprawdę no już ona tutaj będzie studiować, więc no czasu nie cofniemy, że tak powiem. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, a my widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa. Jeszcze spotkałem się z moim widzem Emilem, który jest z Łodzi i zawsze chciał się ze mną spotkać. Siema Emil, witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Chcesz być w odcinku czy nie? Mogę być. Moi drodzy, mamy ze sobą Emila, w sensie ze mną. W co ze mną grałeś? Valoranta? Valoranta, w Lola kiedyś, Fortnite. W Łodzi w końcu się widzimy. No, macie tutaj wstawkę jeszcze, że mamy jakiegoś widza z Łodzi. Także tak wygląda Emil i spodziewajcie się jeszcze dużo filmów z Łodzi, bo Emil zgodził się być moim operatorem.